Rządowy program Moja Woda cieszy się od początku ogromną popularnością. Mamy coraz większą świadomość konieczności retencjonowania wody, zwłaszcza po trwającej kilka lat suszy w Polsce. Wciąż przyjmowane są wnioski do programu skierowanego do osób fizycznych na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Województwo śląskie znalazło się na pierwszym miejscu pod względem zainteresowania programem Moja Woda. W ciągu 2 miesięcy funkcjonowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach trafiło blisko 3000 wniosków, na łączną kwotę ponad 13 milionów złotych. To ogromne zainteresowanie programem pokazuje, że wiele osób do zmian klimatycznych i ochrony środowiska podchodzi bardzo poważnie, mówi Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Okazuje się jednak, że problem retencjonowania wybiega daleko poza nasze ogródki. To wierzchołek góry lodowej. Naukowcy ostrzegają, że konieczne są radykalne działania państwa w tym zakresie. W programach przeciwdziałających suszy przede wszystkim koncentruje się na rozwiązaniach hydrotechnicznych, czyli na różnego rodzaju zaporach, tamach czy tego typu rozwiązaniach. Natomiast istotą rzeczy, kluczem do tego jest to, żeby tam, gdzie woda spada, ją zatrzymać. Czyli jeżeli największe opady mamy w górach i na terenach podgórskich, należy tak gospodarować przyrodą, żeby spowalniać spływ wód. Natomiast jeżeli my tworzymy drogi leśne, które nie biorą tego pod uwagę i nagle jak spada ulewny deszcz, to taką drogą leśną mamy tak zwaną krótkotrwałą powódź, która spływa w dół, niesie ze sobą zamulenia, zamula rzekę czy zamula strumienie, wpływa niekorzystnie na świat zwierzęcy i roślinny. Czyli filozofia, która istnieje w tych opracowaniach, jest filozofią moim zdaniem niewłaściwą. Oczywiście możemy sobie tworzyć różnego rodzaju przydomowe zbiorniki, tylko najlepsze, żeby były to zbiorniki przykryte, żeby to nie parowało, bo jeżeli mamy bardzo wysokie temperatury, a takie się spodziewamy coraz wyższe, to jest to rozwiązanie, które musi być dobrze przemyślane i dobrze przygotowane, ale sądzę, że jeżeli byłoby tak zrobione, jak jest na przykład z moim prądem, który jest ogromnym sukcesem w fotowoltaice mam już prawie 2 gigawaty, to należy wziąć pod uwagę. Natomiast bardzo jest niebezpiecznym to, że my patrzymy wąsko. I tu z jednej strony mówimy o przeciwdziałaniu suszy, a z drugiej strony chcemy przygotowywać Wisłę i Odrę do tego, ażeby były podwyższone klasy żeglowności, co oznacza, że ta woda będzie szybciej spływać, że będziemy rzekę bardziej mieć jak taką sztuczną rurę, a nie rozlewającą się, powoli płynącą. I to jest następny element, który jest zagrażający właśnie takiemu myśleniu. I trzecią rzecz, którą chcę zwrócić uwagę, że my ciągle trwając przy tym węglu, ciągle emitując gazy cieplarniane, przyczyniamy się do zmiany klimatu. Czyli w inny sposób powodujemy, że ta susza jest większa. Oczywiście nasz wpływ nie jest zbyt duży, bo to jest około 1%, no ale także jest. Czyli sumując, można powiedzieć, że na tą sprawę trzeba znacznie szerzej spojrzeć. Trzeba myśleć o bioretencji, trzeba myśleć o podpatrywaniu przyrody i wykorzystywać ją do tego, a jak najmniej ingerować technicznie w postaci betonu i stali. Do Sejmu trafił w sierpniu projekt ustawy dotyczący zmian w podatku od deszczu. Promowane w projekcie jest oczywiście retencjonowanie wody, ale także powierzchnia zabudowy działki. Wiadomo, im mniej zabetonowanej powierzchni, tym większa naturalna retencja wody. Złoty 50 za 1 metr kwadratowy na rok w przypadku działki bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. 90 groszy za 1 metr kwadratowy na rok w przypadku działki z urządzeniami do retencjonowania z wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. 45 groszy za 1 metr kwadratowy na rok z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem. Nowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nie obejmie swoim zakresem wszystkich działek i posesji. Nowe przepisy dotyczyć będą wyłącznie działek o wielkości od 600 m2 i zabudowie ponad 50%. Warto pomyśleć o tym na etapie budowy domu lub brukowania nawierzchni wokół własnej posesji. Nowe prawo budowlane, które wejdzie w życie w styczniu 2021 roku, narzuca także budynkom większą energooszczędność. Już dziś bardzo wiele budynków w Polsce jest wznoszonych według wytycznych, które wejdą
w życie, które będą obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Z bardzo prostej przyczyny. Inwestorzy dostrzegają konieczność stosowania najnowszych wymogów, najnowszych technologii i co więcej, widzą również korzyści wynikające z tego, że budynki są bardziej energooszczędne, że budynki spełniają więcej i zdecydowanie lepsze wymagania w zakresie akustyki, w zakresie oszczędności energii, ale również komfortu użytkowania takich budynków. To się już dzieje. Nie jest to niczym nowym i jako branża materiałów budowlanych oceniamy bardzo pozytywnie te zmiany, które w tej chwili zachodzą. Nowe warunki techniczne są fantastycznym uzupełnieniem drugiego filaru, na którym powinien się opierać w najbliższych latach rozwój branży budowlanej w Polsce. Mam na myśli renowację. Renowacja jest nam potrzebna. Jest potrzebna w Unii Europejskiej, jest potrzebna w Polsce. Wiąże się z kilkoma elementami. Pierwsza, najważniejsza pewnie rzecz, to jest redukcja niskiej emisji. To jest smog, który nas dusi. Ale oprócz tego mamy CO2, mamy oszczędności energetyczne. To wszystko jest niezwykle istotny element i bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale również komfortu życia i rozwoju. Nie da się ukryć, że również dzięki temu będziemy w stanie stawić czoła spowolnieniu, które jest związane z epidemią koronawirusa. Mogę powtórzyć jeszcze raz, że ta kombinacja nowych warunków technicznych, które pozwalają na budowanie w super nowoczesny sposób i renowacji, które poprawia stan istniejącej w Polsce substancji mieszkaniowej i nie tylko mieszkaniowej, generalnie budynków, jest świetnym sposobem na to, żeby uniknąć spowolnienia i uniknąć kryzysu w branży budowlanej. W konsekwencji większa oszczędność energii w budynkach to mniejszy wpływ na klimat, a co za tym idzie także zapobieganie suszy. Rok 2019 był rekordowy, jeśli chodzi o rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce. Pandemia spowolniła nieco rynek, jednak eksperci są zdania, że przestój był chwilowy i rynek już odrabia straty. Pandemia wpłynęła na finansowanie OZE w Polsce i to w bardzo dużym zakresie i w wielu aspektach. Tak naprawdę można krótko powiedzieć, że wzrosły i ryzyko, i koszty. Różne opracowania mówią, że poziom inwestycji w tym roku w stosunku do 2019 będzie obniżony o jakieś 13%, nawet do 20%. Ja osobiście uważam, że one nie będą o tyle obniżone, natomiast te wszystkie inwestycje, które są opóźnione, zostaną dokończone i tak naprawdę to pozwoli wystrzelić poziomów tych inwestycji na początku 2021 roku. Mamy to szczęście, że nasz rynek w tej chwili jest zalewany przez wielu zagranicznych inwestorów. Są to inwestorzy i gracze najwięksi w tej branży na świecie. Daje nam to co najmniej podwójne korzyści. Z jednej strony korzystamy z ich bardzo, bardzo silnego zaplecza finansowego, co gwarantuje nam wysokie poziomy ich wkładu własnego w projekty, które w Polsce są realizowane. Z drugiej strony mają olbrzymie doświadczenie z wielu, wielu rynków, gdzie realizowali te projekty w poprzednich latach i chętnie tym swoim doświadczeniem oraz rozwiązaniami tam stosowanymi na tamtych rynkach się bardzo chętnie dzielą, a na tym korzystamy my tutaj lokalnie jako polskie instytucje finansowe. Warto też wspomnieć, że oprócz samych inwestorów, którzy wnoszą equity, jest bardzo duża grupa banków, która jest zainteresowana sektorem OZE, ma do tego swoją strategię oraz jest gotowa do tego, żeby finansować to w formule project finance, dlatego że praktycznie wszystkie projekty są w ten sposób finansowane. Warto tutaj też wspomnieć, że my jako DNB jesteśmy bankiem po pierwsze zielonym, po drugie w 2018 roku, kiedy wchodził nowy system wsparcia dla finansowania energetyki odnawialnej w Polsce, byliśmy pierwsi, który ogłosił naszą strategię, który pierwszy był gotowy do tego, żeby te inwestycje u nas finansować. Poza nami jest jeszcze około 6-7 innych banków, które aktywnie się angażują w tego typu finansowania, też mają swoje strategie. Ale oprócz nich mamy też do czynienia oraz współpracujemy z instytucjami multilateralnymi, takimi jak EBOR czy też EBI i też z nimi współfinansujemy nasze projekty. Warto też tutaj jeszcze powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, może troszeczkę o kuchni bankowej, jak banki do tego wszystkiego podchodzą, dlatego że jest bardzo, bardzo wiele czynników i szereg rzeczy, które banki wykonują przy doborze poszczególnych projektów, które by chciały finansować.
wspomniana już przeze mnie strategia, czy też na dany moment apetyt w ogóle na daną technologię, czy to bank bardziej będzie szedł w kierunku finansowania energetyki solarnej, czy też bardziej energetyki wiatrowej, czy na dany moment ma w ogóle zasoby do tego i kapitał do tego, żeby takie finansowanie realizować, czy też jakieś inne swoje wewnętrzne ograniczenia spowodowane chociażby swoimi preferencjami co do doboru sponsora, czyli tego inwestora, który wkłada swoją część w projekt. Nawet największe w Polsce firmy nastawiają się na zieloną energetykę. Plany są co prawda długofalowe, jednak ambitne. Polska stoi przed dużymi wyzwaniami dotyczącymi transformacji energetycznej do 2040 roku, ale są to wyzwania jak najbardziej możliwe do realizacji. Startujemy oczywiście z obecnego poziomu gospodarki, która w dużej mierze jest oparta jeszcze o energetykę węglową, ale cieszy mnie to, że rządzący i tak samo firmy, podmioty komercyjne coraz bardziej dostrzegają, że ta transformacja jest po pierwsze niezbędna, a po drugie musi przyspieszyć. Nie możemy czekać, bo ona się nie wydarzy sama z siebie. Musimy inwestować i musimy inwestować już teraz w konkretne programy po to, żeby do roku 2030, a potem 2040 rzeczywiście przejść do niskoemisyjnej gospodarki. Polski rynek energetyczny w ciągu najbliższych 20 lat zmieni się diametralnie. Na dużą skalę odejdziemy od energetyki opartej o węgiel. Będziemy zmierzać w kierunku paliw przejściowych, między innymi gazu, a docelowo coraz bardziej będziemy opierać naszą energetykę i gospodarkę o odnawialne źródła energii. BP podjęło bardzo ambitne, wiodące w branży zobowiązania dotyczące celów niskoemisyjności, a w zasadzie zeroemisyjności, bo zobowiązaliśmy się, że w skali globalnej do roku 2050 będziemy firmą zeroemisyjną. Będziemy firmą zeroemisyjną, jeżeli chodzi o nasze własne operacje, produkcję gazu i ropy naftowej, ograniczenie o 50% intensywności węglowej naszych produktów końcowych, ograniczenie o 50% intensywności emisji metanu oraz również zwielokrotnienie inwestycji, jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii i całą energetykę alternatywną. To są cele roku 2050, ale żeby to nie było tylko długoterminowe, podjęliśmy również cele średnioterminowe na najbliższą dekadę, w ciągu której 20-krotnie zwiększymy nasze możliwości generacji energii elektrycznej z niskoemisyjnych źródeł, 5-krotnie zwiększymy produkcję biopaliw. Chcemy osiągnąć 10% udział w rynku wodoru na kluczowych rynkach, na których działamy. 10-krotnie zwiększymy skalę, jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania samochodów elektrycznych, a w tym samym czasie o 1/3 w ciągu najbliższej dekady ograniczymy naszą całkowitą emisyjność i o 40% ograniczymy wydobycie ropy i gazu. Jest to odpowiedź firmy na konieczność transformacji energetycznej w Polsce. To nie jedyna firma, która nie tylko widzi konieczność zmian, ale zaczyna je wdrażać. Globalne ocieplenie powoduje nieodwracalne zmiany na świecie, które wszyscy jesteśmy w stanie obserwować. Do tego dochodzi taki ukryty kryzys, o którym często się nie mówi, kryzys różnorodności biologicznej. Chodzi o to, że wiele gatunków na świecie dzisiaj wymiera. Nasza przyroda powoli umiera. Musimy coś z tym zrobić. ONZ ogłosił obecną dekadę dekadą działania. Jeżeli ją prześpimy, jeżeli nie wykorzystamy tego czasu, będzie już za późno. Więc strategie zrównoważonego rozwoju, takie jak strategia Velux, odegrają bardzo ważną rolę, bo nie tylko my przetransformujemy naszą firmę, aby była neutralna dla środowiska, nie tylko my zrobimy projekty, które wychodzą naprzeciw tym wyzwaniom i będą wspierały odbudowę różnorodności przyrody na świecie i pochłanianie CO2, ale również będą inspiracją, aby inni do tego dołączyli. Partnerstwa w ochronie klimatu są szczególnie istotne z biznesem, dlatego że to biznes jest tym, który tak naprawdę namawia konsumenta do tego, żeby konsumował produkt. Jeśli produkt jest stworzony w sposób zrównoważony, to wtedy konsument również po prostu konsumuje produkt zrównoważony i nie sięga po alternatywę. Partnerstwo WWF i Velux ma wymiar z jednej strony bezpośredni, ponieważ Velux będzie redukował swoje emisje również historyczne, a z drugiej strony jest takim impulsem i sygnałem dla reszty sektora i dla biznesu ogółem, w jaki sposób
podejść do problemu emisji gazów cieplarnianych i że długofalowo trzeba po prostu dojść do neutralności klimatycznej. Unikatowość naszej strategii polega na tym, że nie tylko bierzemy odpowiedzialność za nasze przyszłe emisje CO2, które będziemy radykalnie redukować, ale również weźmiemy odpowiedzialność za całą historyczną emisję CO2, która powstała w procesie naszej działalności od początku istnienia firmy, a więc od roku 1941. Dołączymy tym samym do elitarnej i niewielkiej na razie grupy firm na świecie, które w ten sposób myślą o transformacji. Dzięki długofalowemu partnerstwu z WWF-em przeprowadzimy projekty, które pochłoną z atmosfery ilości CO2 odpowiadające całemu historycznemu śladowi węglowemu, jaki można przypisać naszej firmie. Inwestycje w odnawialne źródła energii na dużą skalę mogą pomóc w zatrzymaniu globalnego ocieplenia. Dane przytaczane przez Komisję Europejską pokazują z kolei, że już w latach 2000-2016 roczny wskaźnik występowania klęsk pogodowych w globalnej skali wzrósł o 46%. Z kolei spowodowane nimi straty ekonomiczne w 2016 roku zwiększyły się o 86% względem 2007 roku. W Polsce energetyka odnawialna rozwija się coraz szybciej, jednak niedostatecznie szybko, by spełnić unijne zobowiązania. Cały czas liczę, że my się pod tymi celami podpiszemy i że Polska będzie energicznie wdrażać również tutaj u nas cele Zielonego Ładu i dążyć do neutralności klimatycznej w tym samym tempie, co pozostałe kraje europejskie, bo to jest dla nas szansa gospodarcza na innowacje, na rozwój gospodarczy, na miejsca pracy i na to, żeby po prostu nie zostać w tyle w tym wielkim wysiłku na rzecz transformacji. Inwestycje w zielone źródła energii dla Polski też mogą być dużą szansą i my... Nasz rząd również zdaje sobie z tego sprawę, bo na przykład mamy plan w tej chwili budowy wielkich farm wiatrowych na Bałtyku. To jest projekt, który ma poparcie rządu i jest też absolutnie zgodny z celami Europejskiego Zielonego Ładu i z tym wszystkim, co proponuje Unia Europejska. Mamy w tej chwili boom fotowoltaiczny, ponad gigawat mocy zainstalowanych w mikroinstalacjach fotowoltaicznych przez zwykłych ludzi na własnych dachach, więc to są rzeczy, które jakby przynoszą korzyści, ludzie to widzą i inwestują. To ludzie, firmy duże, takie jak właśnie PGE, które zamierza budować te farmy na morzu. Co nie znaczy, że jakby idziemy w tym kierunku, powiedzmy, w wystarczająco szybkim tempie, bo nadal na przykład zablokowana w Polsce jest energetyka wiatrowa na lądzie, która jest w tej chwili najtańszym źródłem energii, więc trudno mówić o tym, że transformacja energetyczna jest dla nas za droga, a jednocześnie samemu sobie odcinać dostęp do najtańszego źródła czystej energii. To jest jakby nielogiczne i niezrozumiałe i powinno się zmienić. Tak samo też jeszcze nie jest w pełni wykorzystany ogromny potencjał energetyki obywatelskiej, czyli spółdzielni energetycznych, wspólnot energetycznych. To są projekty, w których Unia Europejska widzi duży potencjał i przewiduje dla nich ułatwienia, a w Polsce jakoś się nie możemy ciągle tych ułatwień doczekać. Nie mamy ani jednej spółdzielni energetycznej, podczas gdy na przykład za Odrą to jest bardzo duży segment rynku energii i ludzie na tym korzystają. Nie płacą za prąd dużym koncernom, tylko po prostu robią go sami dla siebie i jeszcze na tym zarabiają. Mamy bardzo dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o zmianę przepisów, dlatego że jest mnóstwo przepisów, które albo nie ułatwiają rozwoju tego rodzaju jakby oddolnych inicjatyw dotyczących transformacji i rozwoju OZE, albo go wprost jakby uniemożliwiają. No i tutaj jakby te dwa sztandarowe przykłady to jest właśnie praktycznie zakaz stawiania wiatraków na lądzie, a drugi to te bardzo niekorzystne w tej chwili przepisy dla spółdzielni, które być może się zmienią, ale no na razie raczej uniemożliwiają rozwój tego rodzaju form wytwarzania energetyki. Thank you.